A teraz o innej rywalizacji. Najtwardsi z najtwardszych powracają do Opola. 15 i 16 czerwca na placu Kopernika w Opolu w szranki staną strażacy. Rozegrane zostaną konkurencje indywidualne, tandemy i sztafety. Zawodom będzie towarzyszył piknik strażacki. W Opolu już po raz trzeci, tutaj na placu Kopernika po raz drugi. Urządzamy takie zawody wspólnie z włodarzami miasta, tym razem w ramach Dni Opola również. Zawody, które pokazują czy wyłaniają najtwardszego z najtwardszych strażaków. Chodzi o to, żeby udostępnić, umożliwić mieszkańcom, osobom, które mają takie chęci, zobaczyć, jak trudna jest praca strażaka, a jednocześnie uatrakcyjnić tą pracę poprzez właśnie rywalizację. I tutaj strażacy będą rywalizowali w różnych kategoriach. Będą wbiegać po schodach, tu będzie taka specjalnie zbudowana klatka schodowa właśnie pod tych strażaków, z wężami, potem te węże będą wciągać na linię, będą siłowo otwierać drzwi, czy przenosić manekina, a na końcu jeszcze trafić prądem wody w określony przedmiot. Właśnie po to, żeby te zawody były atrakcyjne, a jednocześnie ta służba strażaków była przedstawiona bliższej społeczności właśnie mieszkańców powiatu opolskiego. Oprócz tego jakby głównego trzonu tego wydarzenia, będzie również tutaj wokół na placu właśnie Kopernika rozstawiony taki piknik strażacki. Dla najmłodszych, dla starszych. Ścianka wspinaczkowa, możliwość wejścia po takiej drabince speleo tak zwanej, tak? Konkurs plastyczny, dmuchaniec i wiele, wiele innych właśnie atrakcji strażackich.